kochanie, mamy nowinę. Nasza rodzina wkrótce się powiększy. Co? Zabawki Lulis zostały zastąpione łóżeczkiem. Gdzie są moje rzeczy? Chcę być jedyna. Wybierzmy lalkę. Namaluj mały strój. Ozdób kokardą. Weź trochę tkaniny. Przymocuj do podstawy. Udekoruj koronką. Weź płatek śniegu. Przywitaj się z małą Daisy. Cicho, mała, cicho. Mamusia i tatuś są obok. Jak możemy ją uspokoić? Nie wiem. Migocz, migocz, gwiazdko dziś. Nauczyłam się nowej melodii. Posłuchajcie. Luis, przestań. Co ty zrobiłaś? To wszystko przez twoją muzykę. Nie potrzebujecie mnie. O, kochanie. Weźmy kosz. Śmieci przyciągnęły szopy pracze. Weź plastikowe części. Zmień kolor. Weź samochód zabawkę. Usuń kokardy. Wybierz słomkę. Wstaw kolejną. Dodaj kosz na śmieci. Pożycz opaskę do włosów od Elzy. Odkurzacz pomoże posprzątać. O, marchewka! Ostrożnie, oddaj! Berek! Daisy, oddaj to! Nudy! Chcę się bawić! O tak! I tak! Daisy, przestań! O jejku! O, co się dzieje? Olafie! Muszę iść. To wszystko wina Luis. Mamo, to nieprawda! Proszę, weź odkurzacz. Czas na sprzątanie. To niesprawiedliwe! Wybierzmy kolor. Biała tektura. Wytnij ramę. Przyklej to na górze. Pomaluj. Pomogę ze soplami lodu. Dziękuję. Nałożymy trochę kleju na gorąco. Odetnij nadmiar. Ozdób ramkę. Słodkie wspomnienia na pamiątkę. Rodzice bawią się z Daisy. Nasza ślicznotka. Mamo, tato, a co ze mną? Śliczna. Ej, jestem tutaj. O, nawet mnie nie zauważają. Hej, wszyscy cię kochają. Życie byłoby prostsze bez mojej młodszej siostry. Ona musi zniknąć. O, zepsułaś zdjęcie. Luizo. Siostrzyczka mnie nie kocha? Co tu się dzieje? Nie jestem potrzebna. Bip, bip. Parkowanie, Lalilu. Rozmontujmy samochód. Pomaluj na czarno. Potrzebujesz tektury? To by pomogło, dzięki. Narysuj detale. Wytnij kształty. Nałóż nadruk tygrysa. Przymocuj ściany. Owiń boczną część. Przymocuj naklejkę. Wszystko mieści się w walizce podróżnej. Oni mnie nie kochają. Biedactwo, co się stało? Bez Daisy było o wiele lepiej. Zdecydowałam. Opuszczam dom. Luis, nie. Walizka jest gotowa. Muszę się tylko spakować. No już, zamknij się. O, będę za tobą tęsknić. Powiem rodzicom. Olaf, nie rozumiesz. Będę musiała cię zamknąć. Wypuść mnie. Hej. Moja malutka. O, wszystkim będzie lepiej beze mnie. Wytnij pudełka. Złóż je. Złóż linię. Zrób burgera. Weź gumkę. Potnij ją. Wszyscy kochają frytki. Pies poczuł zapach jedzenia. Czy pomożesz w dostawie? A oto Luis.
Szukam nowych rodziców. Help, help! Louise, gdzie jesteś? Córko, gdzie ona zniknęła? Otwieraj, pomocy! Ola? Louise uciekła z domu. Nasze dziecko odeszło? Byliśmy w błędzie. Przechodnie nie zauważają dziewczyny. Nigdzie nie jestem potrzebna. Kochanie, nie płacz. Nie mogę cię przyjąć, ale mogę cię nakarmić. Thanks. Burger. Dziecko, jesteś całkiem sama? Chodź ze mną, wszystko będzie dobrze. Weź trochę sznurka. Zerwij mały pączek. Miękka wyściółka. Potrzebujemy pudełka. Będzie ładniej w różowym. Wybierzmy kilka koralików. Wypełnij pudełko. Zestaw dla futrzastych przyjaciół. Kotku, do dzieła. Teraz będziesz mieszkała tutaj. O, co za zapach. Moje drogie kocięta. Posprzątaj to. I posprzątaj kubetę. Kociaki, idźcie sobie. Zamiotę podłogę. Wyczyszczę kuwetę. Pici, pici. Auć. Mam pomysł. Drapak. Co to za zapach? Uporządkujmy to. Sprzątnęłaś? W ten sposób mi dziękujesz? To był wypadek. Przepraszam. Weźmy dozownik. Wyciągamy gąbkę. Podstawa jest gotowa. Przemaluj na niebiesko. Dodaj detale. Przymocuj wyświetlacz. Załaduj papier. Drukarka Lali Lulent może wydrukować wszystko. Co zrobimy? Wydrukujmy ulotki. Świetny pomysł. Ustawię program. Gotowe. Pokryję całe miasto. Znajdziemy Louise. O, co to jest? Znajoma walizka. To rzeczy Louise. Widziałam tę dziewczynę. Babcia ją zabrała. Zmień kolor felk. Wyjmij pierścienie. Zamocuj je po bokach. Lepiej wyglądają w niebieskim. Ozdób nadrukiem. Zamocuj koła. Podnóżki. Ruszaj w drogę, chłopcze. Gdzie jest Louise? Jestem tak zmęczony bieganiem. O, hoverboard. O, przyspieszy sprawę. Czekaj! To musi być tutaj. Uratuję cię, kochanie. Chcę do domu. Córko, czy wszystko w porządku? Tak się martwiliśmy. Chodźmy do domu. Ona nigdzie nie idzie. Jestem jej ojcem. Biegiem. Wracaj! O! Skończyłeś jeść? Weźmy miskę. Użyj trochę kleju. Wow, kryształy. Zdejmij pokrywkę. Udekoruj płatkiem śniegu. Owiń łańcuszkiem. Lali kadabra. A oto wystrój. Świeczka na górze. Dla kogo jest to ciasto? Zastanawiam się, jak miewa się Louise. Kochanie, jesteśmy w domu. Moja córeczka, znaleźli cię. Siostro, wybacz mi. Wow, ciasto? Wszystkiego najlepszego, kochanie. Pomyśl życzenie. Życzę nam najlepszego życia razem. Kochamy cię, skarbie. A to prezent ode mnie. Bruni. Mały, stój. Dokąd idziesz? Salamandra odkrywa magiczną lodówkę. Co kryje się za drzwiami? Wybierzmy odcień. Niebieskie futro. Rozczesz. Bruni, gotowy na nowy wygląd? Oto stylowy irokes. Ustaw to. Narysuj pasek. Rokowa obroża.
Czy rozpoznajesz tego malucha? Bruni! Mały! Gdzie on jest? Odszedłeś! A, tu jesteś! Bruni! Dziewczyny, patrzcie! Zmieniłeś swój styl w fajny irokes! Chodźmy! Bruni prowadzi ich do portalu! Wow! Portal się zamknął! Stój! Tam jest lodówka! Weźmy to! Czekajcie! Nasi przyjaciele tam są! Nie martw się, znajdziemy ich! Juhu! Przygoda! Jedno americano! Już daję! Dostawa lodówki! Pomogę nieść! I mam to! Hurra! Teraz możemy schłodzić nasze drinki! Cześć! Skąd się wzięłaś? Co za strój! To nie jest teraz w modzie! Jest tak zimno! Pozwól, że pomogę ci się rozgrzać! Fajna dziewczyna! Zostaniesz z nami? Jasne! Ale musimy zmienić twój styl! Dla Lilu? Mam coś w walizce! Tkaniny? Potrzebujemy ich! Użyj maszyny do szycia! Weź folię. Srebrny gorset. Elzo, przebierz się. Potrzebujesz więcej dodatków? Choker wykonany z łańcuszków? Przytnij pasma. Wow, to jest super. Let's go. Poznaj mój zespół. Cześć. Chcesz z nami zagrać? Przyłącz się. Jesteś oszałamiająca. Pójdziemy na randkę? Cała naprzód. Chcę pokazać ci coś wyjątkowego. Chwilkę. Ukulele. Zaraz. To ich sprawka. Wyczaruję dla ciebie gitarę. Chwyć wkład. Rozpuść. Wytnij sylwetkę. Udekoruj soplami. Kilka szpilek. Przymocuj paciorki. Nawlecz. Ta lodowata gitara wygląda wspaniale. Zobacz na to. To jest niesamowite. Wygląda ekskluzywnie. Zagraj coś, a ja się przyłączę. Pieniądze napływają. To właśnie przechodzi obok. O, biedna Elza. Mały Bruni. Hej, co się stało? Siostra zniknęła. Chodź, pomożemy ci w poszukiwaniach. Ale najpierw salon kosmetyczny. Potrzebujesz nowego wyglądu. Zmienimy twój styl. Wejdź. Dobrze, od czego zaczynamy? Weź próbkę tkaniny. Ciekawe. Większy kawałek. Zszyj spódnicę. Pomaluj to wzorami. Jaskrawe akcenty. Zbierz halkę. Satynowa bluzka. Potrzebujesz akcesoriów? Weź opaskę do włosów. Przemiana Ani. To modna ślicznotka. Jak ci się podoba? Wow, bajeczny wygląd. Niesamowite. Chcę tego samego. Jak mam tego użyć? Ojej, utknąłem. Pomocy. Uważaj. Wszystko w porządku? Nie jestem pewien. Bakłażan zamiast marchewki? Ha, imponujące. Jesteś zawsze przystojny. Potrzebujesz odpowiedniego wyglądu. Co o tym sądzisz? Olafie, nie ponoś się emocjom. No dobrze. Oto maść na nos. O, zaczynałem się przyzwyczajać. Dzięki, dziewczyny. Potrzebujemy fajnych plakatów. Do fotobudki. Doskonale. Powiększ. Dodaj tekst. Przyklej do kartonu. Włóż oczka. Przetnij sznurek. Przytrzymaj perukę. Dużo lepiej.
Nie przegap tego! Występ gwiazdy rocka, Elzy! Słyszałeś to? Przyjaciele widzą znajomą fryzurę. O nie, Elzo, czy to ty? No tak! Koncert Elzy! Moja siostra jest gwiazdą rocka? Świetnie! Musimy tam iść! Patrz, Elza jest na scenie! Elza! Elza! Hi. Hej, piękna! A to jest dla ciebie. Thanks. Huh? What? Co tu się dzieje? Kochanie, źle wszystko zrozumiałaś. Powodzenia, gołąbki. Do widzenia. O-o. Weź żarówkę. Zestaw plasteliny. Wybierz kolor. Zrób ramiona. Wymieszaj z czernią. Potrzebujesz stóp. Gotowe. Śliczne oczy. Pastele. Zaróżowione policzki od zimna. Z pingwinem na lodzie czujesz się pewniej. O, to mój ulubiony. Jak mogłam o nim zapomnieć? Elzo, cieszę się, że cię widzę. Wszystko gra? Jak się masz? Póki jesteś blisko, cudownie. Elzo! Ups. Wstawaj, kolego. Pingwin pomoże ci nie upaść. Hurra, to działa! Pomyśl życzenie. Odetnij kij. Połącz części. Wybierz taśmę. Udekoruj drewno. Paczka. Czy mogę jedną? Kocham fajerwerki. Czy on jeszcze nie przyszedł? Wejdź, czy mogę złożyć zamówienie? Oczywiście, chwileczkę. Szpiegujesz mnie. Nie ma mowy. O, nie idzie za dobrze. Nie kłóćcie się, dziewczyny. To będzie dobra zabawa. Ciasto z fajerwerkami. Ha, świetnie. Uważaj. A, Olafie. Kto to posprząta? Co czeka nas w środku? Weź słomkę. Pomaluj na srebrno. Włóż mechanizm. Nowy odkurzacz pomoże w czyszczeniu. Spójrz na bałagan, który narobiłeś. O rany. Musimy pilnie złożyć Olafa. Co to? Przepraszam, to nasz przyjaciel. Mam go. Nic mi nie jest. Ale gdzie mój nos? Gdzie on się podział? O, hot dog wystarczy. Pachnie musztardą. Masz marchewkę w odkurzaczu. Mogę? Olafie, trzymaj. Nareszcie. Lego. Weź szpikulec. Przymocuj po bokach. Przykryj kryształem górskim. Pomaluj pędzlem. To zdalnie sterowany dron. Wow, to jest to. Fajna rzecz. Nie widziałeś nigdy wcześniej drona? Zamieńmy się. My mamy latawiec. Umowa? Zawsze o tym marzyłem. Wystrzelmy go. Stój, wolniej. Dogoń go! Nie zawracajmy sobie głowy. Dwie kulki modeliny zmieniają się w małych ludzi. Narysuj oko. Para laleczek wudu. Zróbmy warkocz. Wystające szpilki. Lalki wudu Ani i Elzy. Kto to zrobił? Elza i Ania pływają w pieniądzach i cieszą się życiem. Jesteśmy bogate jak z bajki. Mamy wszystko, czego mogłybyśmy chcieć. Spójrz na to. Dziewczyny dobrze się bawią, więc dam im wyzwanie. Aniu, dzieje się coś dziwnego. Babcia rzuciła zaklęcie na swoją lalkę wudu. Zanurzę cię w miksturze ubóstwa. O, co się dzieje? O nie, moja luksusowa sukienka. Jestem w szmatach. O, stałam się biedna.
a moje pieniądze są ze mną. Szczęście nie uśmiecha się do wszystkich. Weźmy lalkę. Namaluj oczy. Śnieżno-białe włosy. Przymierz błyszczącą małą sukienkę. Jest tak zużyta. Jestem cała w kurzu. Nawet włosy są zakurzone. Kartonowa korona to tylko cień dawnej wielkości Elzy. Po pewnym czasie Elza została matką. Minęły lata. Malutka dorosła. Lilian, czas, żebyś poszła do szkoły. Tak, poznam nowych przyjaciół. Odprowadzę cię. Chodźmy. Mama wreszcie może odpocząć. Tak, wolność. Pilkę, czegoś nam brakuje. A no tak, gdzie są twoje przybory szkolne? Zupełnie o nich zapomniałam. Weź te zeszyty, ucz się ciężko, rób notatki. Oczywiście, mamo. Chcę być artystką cyrkową. Na pewno mają dużo pieniędzy. Dowiedzmy się, jak to działa. Obejrzeli razem występ. To zwykły kapelusz. Czary-mary. Pojawia się słodkie zwierzę. Wow, magia. Brawo, chcemy więcej magicznych sztuczek. Obsypali magika pieniędzmi. Ten zawód naprawdę się opłaca. Chodź, przygotujemy się do naszego występu. I na pewno będziemy bogaci. Odetnij górę zakrętki. Pomaluj kwiatowymi wzorami. Dodaj łodygę szenilu. Słuchawki z redukcją szumów pozwalają w pełni cieszyć się ulubioną muzyką. Ania nie może spać. Wszystko z powodu dziecka. Niekończący się hałas. Nie znoszę głośnych dźwięków. O nie, moje uszy. Czas mijał, a dziewczyna dorastała. Koncert dla mamy. Wii, trampolina z łóżka. Już nie dam rady. Halo, mam pilne zamówienie. Wszystko co najlepsze. O, co tam jest? Co to, co to, co to? Oby zadziałało. Słuchawki z redukcją szumów. Ach, długo wyczekiwana cisza. Caroline złapała za megafon. Mamo, cześć! Ale Ania osiągnęła zen. No cóż, nieważne. Lalilu, zrób mi metamorfozę. Z przyjemnością. Zszyj brązową pelerynę. Jest taka potargana. Wszędzie futro i te kły. Co za bestia siedzi w klatce? To wszystko jest częścią ich wspólnego planu z Gillian. Pospieszy się, by zobaczyć coś nowego. Taka okazja pojawia się raz w życiu. Wasze zaproszenia. Czekamy na was. Wyturlali ogromną, zadaszoną klatkę. Gotowi? Pewnie. Dziewczyna upuściła zakrycie, a tam... Co to za stworzenie? Dzielnie wejdę do klatki z bestią. Ona jest szalona. Działa. Przestraszę ich jeszcze bardziej. Harley, co się stało? Boję się. Nie martw się, udało mi się go oswoić. Podejdź bliżej. $10 i wsadzę rękę w jego usta. O, to sport ekstremalny. Taki dreszczyk emocji. A, widocznie jest zachwycona. Każdy chce zaryzykować, dotykając bestii. Spektakl zarobił dużo pieniędzy. Show się skończyło. Gorąco mi w tym futrze. Co? Więc to cały czas był Olaf? Nowa lalka? Oznaczymy brwi. Posyp brokatem. Pokrywamy oczy lakierem do paznokci. Czerwona kępka włosów. Wow. Zszyj bluzkę. Dodaj satynowe rękawki. Stwórz spódnicę. Dodaj kwiaty. Łańcuszek idealnie nadaje się do sznurowania gorsetu. Córka Ani wygląda wspaniale. Mała Caroline dorastała w bogactwie. Juhu, poranek. Kot ze strachu uciekł. Czas się skończył. Jupi, rozpoczął się nowy dzień. Dowcip przez telefon. Halo?
zagram solo na perkusji. Maksymalna głośność, koncert dla wszystkich. No ej, zagrajmy, kotku. Hej, chwila, dokąd idziesz? Stój! Córko, gdzie jesteś? Mamo, fajnie jest jeździć na zasłonie. Ach, cała ty. Potnij tekturę falistą. Weź kije. Zmontuj deskę do prania. Postaż nieco. Wszystko pokryte jest pajęczynami. Czas odkurzyć i zrobić duże pranie. Elza postanowiła wykonać prace domowe. Mamy wiele brudnych rzeczy. Wyczyszczę to. Namoczyła płytkę w wodzie i zaczęła dokładnie szorować ubrania. O, muszę powiesić to do wyschnięcia i wyprać resztę. Co za praca. Wrócili jej córka i Ola. Wciąż pierze ręcznie. Mam pomysł. Wróciliśmy. Niespodzianka, nie podglądaj. Możesz otworzyć oczy. Co knujecie? Ralka? Nie wierzę. A to ci niespodzianka. To coś powinno być na złomowisku dawno temu. Jak wspaniale! Córce udało się zadowolić mamę. Lustrzany karton. Przyda się ten arkusz papieru piankowego. Podziel kijek. Pokryj złotem. Złóż pudełko. Rozciągnij struny. Pokrywka jest w zestawie. Złote skrzypce zachwycają dźwiękiem. Lilian i jej matka postanowiły zorganizować koncert. Każdy powinien usłyszeć moją grę na skrzypcach. O, z przyjemnością, kochanie. Ciekawe, co jest w programie. Polecam słuchawki. Dziwne, ale okej. Zaczynaj, córko. Zaimponujesz im. Delikatnie mówiąc, jej gra obudziła nawet mamuta ze stanu hibernacji. Co to za eksperymentalny dźwięk? Szklanki pękają podczas solo. Brawo, brawo, mała! To sensacja. Goście są zachwyceni śmiałym podejściem. Zaznacz kółka. Wytnij otwory. Czy to jest maska? Czy ten młody człowiek jest złodziejem? Zszyj czarną czapkę. Klucz do rur wykonany jest ze słomy. Pomaluj i dodaj srebrny odcień. Co kombinujesz? Chyba ma złe zamiary. Złodziej obserwował bogaty dom Ani. Zrobiło się ciemno. Pora zabrać się do pracy. Umiejętnie otworzył zamki drzwi. Jest coś, na czym można żyć. Nie ma potrzeby szukania. Rzeczy są rozrzucone wszędzie. Kim jesteś? Jak dostałeś się do mojego domu? To nie tak. Pomocy, okradają mnie. Lilian i Olaf usłyszeli krzyki. Stój! A, złodziej! Ugryzę cię! A! Dziękuję, przyjaciele, uratowaliście mnie. Weź element biżuterii. Rozprostuj krawędzie. Satynowa niebieska wstawka. Pomaluj pastelami. Tę poduszkę zdobi honorowy order. To nie dostanie. Lilian i Olaf zdobyli wdzięczność całego miasta. Burmistrz postanowił nagrodzić dzieci. Brian, drzwi są zablokowane. Przepraszam, panienko, możesz wyjść. I oto jestem. Brawo, nasz ukochany burmistrzu. Lilian, Olafie, zebraliśmy się tu dla was. Wyjdźcie. Wow, co za zaszczyt. Fajnie, co się stanie? Za uratowanie miasta przez przestępcę zasługujecie na nagrody. Wręczam order Olafowi. Noś to z dumą. Daję ci skrzynkę pełną złota za okazaną odwagę. Jestem dumna z mojej małej dziewczynki. Rodzina stała się bajecznie bogata. Odwaga małej dziewczyny sprawiła, że rodzina stała się sławna w całym mieście.